Cześć kochani, melduję się. Jestem po operacji. Wychodzę zaraz do kosmetyczki, zrobić paznokcie, bo już mam takie szpony, po prostu takie pazury, że nie mogę po prostu na to patrzeć. I stwierdziłam, że po prostu dzisiaj wezmę i trochę się umaluję, bo po prostu wyglądam strasznie i czuję się strasznie. I już mi rzęsy też powypadały całkowicie. Już takie, o, takie kikutki pozostawały malutkie po jednym. I żeby chociaż troszkę się lepiej poczuć, to może jakiś taki makijaż. Mówię, zrobię sobie delikatne, nałożę sobie już krem od razu, żeby jakoś tą skórę nawilżyć. Wczoraj zrobiłam sobie peeling, bo wiecie, jak wróciłam ze szpitala, no to ta skóra taka, no niefajna jest. Taka szorstka i w ogóle niefajna. Więc chociaż troszkę, żeby się lepiej poczuć. Chociaż nie mam, powiem wam, nastroju, odkąd wróciłam z tej operacji. Jakaś taka jestem przybita. Mam nadzieję, że to jakoś przejdzie, albo w ogóle może przez to, że też siedziałam tyle w domu i no i jakoś tak troszkę się zdołowałam, a dzisiaj, że tak powiem, wychodzę do ludzi, więc chociaż jakiś mały makijaż, może wieczorem sobie pojedziemy na botoks. Dowiedz się, czemu jest mi tutaj tak Źle źle. mówię, jeszcze raz powietrze. Krzywdzisz mnie już mniej nocą, łatwiej mi to przyjść na śmierć. Właśnie jadę do kosmetyczki. Już dawno nie jechałam samochodem. Przez tę operację, leczenie, to tak nawet nie ma gdzie jeździć za bardzo, bo tak to wszędzie mnie podwożą. Czy na chemioterapię, czy na operację, no to wiadomo, że sama nie jeżdżę, tylko no chyba dam radę, nie? Muszę się trochę, a mnie pasy cisną akurat na tą ranę. Muszę wam opowiedzieć troszkę o tej operacji, bo mam parę takich istotnych uwag co do całej tej sytuacji. No, ale to myślę, że w takim osobnym filmiku coś tam nagram i do was pogadam. No, na razie czuję się tak, powiem wam, no. Jestem po ketonalu, więc generalnie jest spoko, ale ale tak to boli. No, boli ta rana, boli pęcherz, boli mielita. No i taki, powiem wam, mam dołek psychiczny jakiś. Nie umiem się troszkę, powiem wam, ogarnąć z tą całą sytuacją, bo to nie jest takie, no nie jest takie proste. Wczoraj właśnie słyszałam taki fajny tekst w filmie, że no, że człowiek sobie planuje, zakłada sobie coś tam, tworzy sobie plany w głowie, po czym pojawia się życie i wszystko weryfikuje. I często te nasze plany niestety, ale nie wypalają albo nie dzieją się tak, jak dziać się powinny. Dla niektórych plany te weryfikuje Pan Bóg, dla innych jest to życie, dla jeszcze innych jest to przeznaczenie, w zależności co kto wierzy, prawda? Ale tak niestety jest i ja to widzę po sobie, też miałam mega plany i na wakacje i z mężem tutaj wyjazdy różne planowaliśmy, jakieś przygotowania do triatlonu, nawet nie do triatlonu, tylko do tego biegu katorżnika. No, ale stało się jak się stało i całe wakacje spędziliśmy niestety w szpitalu i
cały teraz wrzesień, no cały czas tak naprawdę jesteśmy non stop w szpitalu. Jak nie na chemioterapii, no to ta operacja prawie 2 tygodnie przeciągnęła się, więc tak, zastanawiam się właśnie często nad słowami tych psychoterapeutów, coachów, że trzeba planować, trzeba sobie właśnie wszystko w życiu wizualizować i że to się na pewno sprawdzi, tylko że no musimy tego strasznie chcieć. Ja wiecie co, nie do końca mam przekonanie, że to jest prawda, bo co, o ile wierzę w to, że na niektóre rzeczy mamy wpływ i w jakiś sposób przez naszą silną wolę jesteśmy w stanie osiągnąć niektóre rzeczy, tak, no niektóre dzieją się bez naszego wpływu, nie? Tak jak właśnie sytuacje jakieś rodzinne, zdrowotne. No niestety, na to wszystko nie mamy do końca wpływu i myślę, że przez takie czasami mocne, uparte działania w jakimś kierunku, które nie przynoszą na przykład żadnych skutków, możemy czuć się tylko... Oj, ta rana mnie boli. Możemy czuć się tylko bardziej zdołowani, że nam coś tam po prostu nie wychodzi, no. Także no nie wiem, nie wiem co mam o tym myśleć, powiem wam szczerze, bo ta sytuacja, która mnie w życiu spotkała, no to nauczyła mnie troszkę pokory, że w życiu jednak nie wszystko można mieć i nie wszystko się w życiu dostaje i że czasami właśnie to nasze planowanie to jedynie co robi, to rozśmiesza Pana Boga, prawda? No, takie, jak jest takie, nie wiem, kawał, nie wiem, jak to, no takie, no powiedzmy, że to jest kawał, nie? Że nie ma nic śmieszniejszego, nie ma lepszego dowcipu dla Pana Boga, niż opowiedzieć Mu o swoich planach. Więc chyba tak troszeczkę jest. To nie znaczy, że nie mamy mieć planów, nie mamy w coś tam wierzyć, bo to, że ja jestem chora, to wiadomo, gdzieś tam w głowie i tak mam wiele marzeń. Na przykład takich, żeby się wybudować, żeby mieć po prostu w przyszłości jakiś domek z ogródkiem, z tarasem, z werandą. No i sobie tam popijać kawkę, herbatkę i się cieszyć życiem. Także mam nadzieję, że taka chwila nastąpi, bo na razie to jeszcze mnie ta pogoda też dobija, naprawdę, po prostu tak mnie ta pogoda dobija, żeby jeszcze było troszeczkę cieplej, to człowiek by tak, nie wiem, coś wyszedł, coś zrobił, choćby na ten spacer, a tak to leje cały czas, no i co tutaj zrobić, powiedzcie mi, co tutaj zrobić, jak się ma taką sytuację jak ja, no na basen się nie pójdzie, na siłownię się nie pójdzie, no ileż można chodzić tam, nie wiem, po znajomych, czy do kina, to wiecie, to wszystko jest fajne na chwilę, ale takie, wiesz, żeby mieć takie po prostu, no, czy jakaś spinaczka, czy squash, no już no mówię, takie wszystkie sporty, jakieś aktywności odchodzą, na spacer się nie pójdzie, no bo cały czas pada, leje, zimno jest i ten spacer to jedynie czego nas może, do czego doprowadzić, to do przeziębienia. Ja mówię teraz o takim oczywiście stanie, w jakim ja jestem, czyli tam zaraz po zabiegu w trakcie chemioterapii, bo jeżeli ktoś jest zdrowy, to jak najbardziej, nawet jak pada deszcz, to nie ma problemu, żeby spacerować, prawda, trzeba się tylko odpowiednio ciepło ubrać, więc sobie takie wymyślam jakieś zadania. Powiem wam, że cieszę się, że te filmy kręcę i mam takie, bo długo nie stawiałam tych filmów, ponieważ miałam takie ciągłe przeświadczenie, że a, bo po co i w ogóle, że no, że może to dużo osób skrytykować, że to jest takie obnażanie się też właśnie z takiej intymności, bo tu mówię o swojej chorobie, mówię na przykład o tym, jak to wszystko znoszę, mówię o takich rzeczach jak załatwianie, higiena jamy ustnej, wiecie, no wszystkie takie sprawy tak naprawdę intymne i drugi czas nie nagrywałam tych filmików, znaczy nagrywałam filmiki, ale no mówię, a najwyżej będzie taka pamiątka po tym wszystkim, o ile to może być w ogóle pamiątką z takiego leczenia. Czasami lepiej do niektórych rzeczy nie wracać, a potem tak któregoś dnia sobie myślę, mówię, kurde, mówię, ty się zawsze wszystkiego, mówię, boisz w życiu. Wszystko, zawsze myślisz tylko, jaka będzie opinia innych, czy to się spodoba, czy ktoś skrytykuje, nie skrytykuje, a z drugiej strony sobie myślę, a co cię to w ogóle obchodzi? Jeżeli to chociaż ma pomóc jednej osobie, da komuś jakąś większą wiarę, nadzieję, to czemu nie? Czemu nie? Czemu nie spróbować? Także no ja jestem już, idę, bo już jestem minutę spóźniona. Takie moje pogadanki znowu luźne. No, odezwę się, jestem. Jestem, wróciłam. Napalę sobie tylko samochód. Patrzcie, jakie ładne mam paznokcie. Tak nie widać, ale one są świecące. Takie tutaj jakaś syrenka jest, takie, nie widać w tym świetle, no ale trudno. No, także ja teraz jadę, wiecie gdzie ja teraz jadę? Dalej się pięknić, do fryzjera jadę. Tylko, co najlepsze,
No, to jadę do takiego fryzjera, którego generalnie nie znam, bo stwierdziłam, że bez sensu jechać do mojej fryzjerki, która przyjmuje w Gliwicach, a ja jestem ze Świętochłowic, tylko żeby mnie ogoliła na łyso. I ten, i dzwonię dzisiaj przez telefon i właśnie mówię do pani, no, że czy mogę się zapisać, to takie, takim, wiecie, w Koflandzie, w sklepie, taki fryzjer tani, a ona mówi, no, że tak, że damskie, męskie, będą damskie, no, a co będzie robić, no, bo wiadomo, nam się widzieć, ile ma czasu zarezerwować, ja mówię, no, że ścinanie na łyso, a ona, jak na łyso, ja mówię, że no, na łyso, a ona mówi ten, ona mówi, no to jakie ma pani długość włosów? Ja mówię, no tak z 2 mm i w ogóle. No po prostu chyba mi się jeszcze razy pytała i na łez, co się pani chce z tego ściąć? No śmieszne to było, nawet powiem wam szczerze. No bo tak, no bo to raczej nie codziennie ktoś się ścina na łysy. Chociaż wydaje mi się, że troszkę się ta tendencja zmieniła, bo no coraz więcej, albo ja teraz zwracam na to uwagę i widzę, że dużo kobiet właśnie ścina się na bardzo krótko. Może nie wiem, może to Brodka zapoczątkowała, bo ona też się tak ścięła. Znaczy najpierw się ta jedna z tego zespołu Sisters też się tak ścięła właśnie bardzo krótko, potem Brodka. Nawet jak było wojewódzkiego, to on z nią rozmawiał w ogóle, czemu ona się tak ścięła. No i ona, nie wiem, chyba się śmiała, że jak miała wystąpić w męskim graniu, no jak to sama nazwa wskazuje, męskie granie, no to sami faceci tam grają. No i że taki dostał ultimatum, że musi się ściąć na łyso. No ale przypuszczam, że nie miała takiego ultimatum, tylko tak powiedziała, no bo po prostu masz ochotę, ścinasz się, nie masz ochoty, nie ścinasz się, no tak jest życie, nie trzeba się ze wszystkiego wszystkim tłumaczyć, więc jestem ciekawa, jak ta fryzjerka do mnie podejdzie i czy będę się musiała tłumaczyć. Na pewno jej powiem, że na pewno na 100% jej powiem, no nie będę udała, no nie będę robić, no bo przecież widać też, że mam takie kikutki, więc nie będę wymyślać. No, dzisiaj jest w ogóle piątek. Zobaczcie, jak pada. Jak ja mam wyjść, jak ja nie mam parasolki. Ja pierniczę. To jest jakieś oberwanie chmury. No właśnie. Jak tu teraz iść do tego fryzjera? Kurde, dobra, idę. Jakoś może się uda.